Okej, witam wszystkich bardzo serdecznie w końcu z portala. Słuchajcie, no jedziemy dalej. Co ja będę dużo mówił? Ostatnim razem dalej przechodziliśmy levele, nic się ciekawszego nie działo. No i lecimy dalej. Ostatnim razem tutaj stwierdziliśmy, że trzeba w locie postawić jeszcze lewy portal, czyli niebieski, dodatkowy, i postaramy się to jakoś sprawnie zrobić. Wow. Dobra, to już wymaga troszkę, powiedzmy, refleksu, nie powiem. Ciekawie się robi, naprawdę. I teraz odbija się to bardzo jakoś tak nieregularnie. Trzeba będzie wymyślić jakiś sposób. Musi się odbić. Ale ja tam mogę w ogóle przejść? Żeby to ruszyło, to muszę wsadzić tą kulkę tutaj. No dobra, tylko pytanie. Skoro nie przejdę nawet. Czy przejdę? Tutaj jest szyba? Jest szyba, no przecież. Przecież, że jest. Co mi da postawienie portalu tutaj, jeżeli ja potrzebuję portalu tam? Chyba, że może po prostu tym sposobem jakoś przejdę? Nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Pomyślmy. Przez to się nie przedostanę na pewno. Kulka. No, do kulki tam nie strzelę, nie przestrzelę przez to. Nie ma szans. Muszę może po prostu zastosować to samo i tam najpierw polecieć, żeby postawić portale, nie? Tak mi się wydaje, że może tylko to by miało jakiś tam sens jednak. No dobra, no to słuchajcie, postawmy portal, obojętnie w sumie gdzie tutaj. I tutaj będziemy musieli postawić. Który? Kolejny pomarańczowy, jak wylecimy, nie? Dobra. Okej, spoko. Jest to jakiś tam progres już. I teraz kulka musi polecieć. Dobra, dobrze chyba pomyślałem, nie? Tak, zajebiście. Dobra. I teraz co? Dobra, z powrotem, tak? Tym samym sposobem. Fajne, to nie powiem, podoba mi się naprawdę. Teraz trzeba znowu poczekać na naszą kochaną kładkę. Bez niej ani rusz. Także czekamy, czekamy. Cierpliwie. Jest to nasza jedyna nadzieja na dostanie się przez ten, przedostanie się przez ten gulasz. Wow, nagle tak w przód strasznie szybko Ej, zaraz, 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 to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Czemu to idzie w tą stronę? Co? Aha, dobra, chyba wiem. Chyba trzeba by. Proszę zobaczyć, jak to tu wygląda. Chyba trzeba to w ten sposób robić po prostu. Nie, co mi to dało? Nic. Aha, nie zdążyłem tam postawić. No dobra, trzeba jeszcze raz. Trzeba w ten śmieszny sposób to robić. Inaczej nie da rady. Dobra, przeskakujemy. No i teraz w sumie obojętnie możemy tutaj. Jesteśmy. Okej. No i dobra, kolejna jakaś miejscowa, kolejne zagadki. Kolejna kamera do zniszczenia. Mamy tym razem tutaj. Jak to się nazywa? Logo po prostu? Aperture Laboratories? No dobra, musi kulka trafić gdzie? Gdzie jest? Miejsce, gdzie ma kulka wpaść w dziurkę. Tam już jest koniec. Tam jest coś jest ciekawego. Wow, co to jest? Ja tu chcę iść. Postawmy tu na wszelki wypadek portal. Co nam to da? I czas mamy. Mija określony czas. No dobra. Ale co na razie. Rozumiem, dobra, rozumiem. Trzeba najpierw się udać. Tylko spokojnie, niech ta kulka się uspokoi. Weźmy ten portal stąd na razie. Długo się będzie tak odbijać tam? Kolego, uspokój się. Dobra. Czyli trzeba będzie tam szybko kliknąć oba, a potem co? Potem szybko trzeba będzie przepuścić. Postaramy się to zrobić szybko, dobra. Pyk. Pyk.
Pyk. Kurwa mać. Pyk. Chyba źle. Nie, dobra, podziałało. Super. Też oni są naprawdę hojni, dają nam takie możliwości. I była to jakaś kamera? Była, ale zniszczyłem. Okej, okay, lecimy dalej, jeszcze wyżej. Naprawdę dziwi mnie to, że tak cały czas lecimy do góry. Znaczy jedziemy, nie lecimy windą, to raczej się jedzie. Więc musimy być naprawdę w jakimś złożonym kompleksie i to tak mocno złożonym. Zobaczymy, do czego nas to wszystko dalej doprowadzi. No to słabo. No dziękuję ślicznie. Okej, okay, czyli tutaj już mamy, pojawił nam się nowy piktogram, znaczek w każdym razie, że będziemy mieli do czynienia z takimi wieżyczkami właśnie. Najpierw kamera. Okej. Więc... Napierdzielają te kamery, znaczy kamery, te wieżyczki. To chyba wieżyczki bardziej nazywa, nie? I co się stanie, jak my wejdziemy w pole... Wow, 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 wow! Dobra, coś zniszczyliśmy, tą jedną wieżyczkę. Nie wiem, co to się właściwie podziało tutaj. O, Jezus! Dobra, to nasza krew chyba, nie? Zobaczmy, jak wyglądamy. Wow, Jezus! Zrąbałem, dobra, przyznaję. Okej, dobra. Zobaczmy. Przydałoby się zrobić tak, żeby one się nawzajem zniszczyły, nie? Więc postawmy sobie... Musimy zrobić może tak, żeby ona sama siebie zniszczyła, bo nie mamy tu innej dostępnej. Więc spróbujemy tak zrobić. Liczyłem na to, że strzeli w jakiś sposób w siebie. A wejdę tu w ogóle? Wejdę, no ale dobra, co mi to daje? Wow! Interesuje mnie, czy możemy zginąć jako tako w tej grze. A może pod nią jakoś? Okej, czyli wystarczy teoretycznie albo je lekko pacnąć, albo przewrócić. Mogę jakoś zobaczyć siebie? Wow! Nie pomyślałem o tym wcześniej, że możemy siebie tak zobaczyć. Okej, rzeczywiście mam na nogach jakieś amortyzatory. No, do najpiękniejszych to ty nie należysz, kochanie, ale... No, niech będzie. Dobra. Jak się nie ma, co się pragnie, to się graczem popadnie. Wow, 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 nie, nie tego chciałem, kochanie. Dobra. Co to jest za znaczek, taki X? Nie wiem, co to konkretnie miało znaczyć, no ale... Dobrze, nie ingerujmy. Następnych mamy kolegów. Her. Wow. Mam nadzieję, że ona tego nie zniszczy. Ej, dobra, robi się ciekawie. Zaraz. Mam tutaj jakiś... To chyba nasza krew, nie? Tak, to nasza, ale obrywaliśmy, ja pierdzielę. Mam jakiś X. Czyli były jakieś tutaj, nie wiem, easter eggi to były? Może nie easter eggi, ale... Zarys pierwszy jakiejś fabuły w tej grze? Her. No dobra, czyli mamy... Ktoś tutaj... Jakąś... Czy ja tam mogę wejść? Ktoś tu przechodził. Prawdopodobnie jest odcisk ręki, czyli ktoś... Powiedzmy wyszedł z tego miejsca, jakoś uciekł. Ja tu chyba raczej nie przejdę. Chociaż przejdę. O, w mordę jeża. Wchodzimy? Dobra, robi się ciekawie. Ktoś się doczepia jakiejś kobiety. The cake is a lie. A, kojarzę to.
Okej, ktoś tu odliczał rzeczywiście. Coś o jakimś cieście dalej. Co my tu mamy? Hello, can I help you? Mogę ci pomóc w czymś? No dobra, nic ciekawego. A tu co? To zwykła ulotka. Czyli ktoś tu coś działał ciekawego. Wow, robi się ciekawie, naprawdę. No dobra. Szczerze, lekko poczułem lęk. Tutaj widzę, że ktoś... Mam nadzieję tylko, że to nie jest malowane krwią wszystko, nie? Mam taką szczerą nadzieję. Mam wiadro. Z niczym szczególnym, ale możemy je wziąć ze sobą. Wiadro nam się z pewnością przyda, dlatego połóżmy je sobie tutaj, żebyśmy na wyjściu o nim nie zapomnieli. Dobra, woda. Ktoś tu widzę... Był przez jakiś czas, woda, puszki, mleko mamy, czyli ktoś tutaj się krył, pewnie spróbujmy zrobić taki lekki zarys tego, co mogło się tu wydarzyć. Ktoś, tak jak my, pewnie przechodził poziomy i postanowił jakoś się wydostać. I widzę, że tutaj... Czy mi się wydaje, czy ktoś bardzo inteligentny zrobił sobie jedzenie na płycie głównej, na płycie głównej w komputerze jakby? Nie wiem, że w jakiś sposób przegrzał i zrobił sobie jedzenie. Widać, że ktoś tu żył, to na pewno. Tyle wiemy. Okej, bardzo ciekawe to, bardzo ciekawe naprawdę. Teraz usłyszałem, że miałem włączony głośnik i stoper chodził cały czas głośno. Mam nadzieję, że nie było tego bardzo słychać na nagraniu. No ale dobra, okej, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, robi się klimatycznie. Czyli coś jednak się tu grubszego dzieje. Wiemy na razie, że ktoś tu mieszkał, ktoś mówi o jakiejś her, o jakiejś jej, ona, kobieta jakaś w każdym razie. No okej, może pożyczmy już tą kostkę. Zamknie się to? Nie, widzę, że ktoś na stałe zablokował ten mechanizm. No dobra, wiaderko biorę ze sobą, nie? Wyrzućmy je tutaj. Czy potraktuję to wiaderko jako... obiekt jakiś? Nie. Coś z kostką się stanie? Okej, czyli tutaj teraz wiemy jedną rzecz. Że... Wow! Bardzo, bardzo teraz szybko zareagowało. A mogę teoretycznie zrzucić kostkę na to, nie? Tylko teraz straciłem tą kostkę, no ale dobra. Postawmy to tu. I ciul. Dobra, podziałało. Ała. Jeszcze trafiło mnie. A ciekawe, czy jak zrzucimy wiaderko, to coś się stanie. Musimy teraz jakoś tam postarać się. Dało się? Dało się. Zobaczmy, czy wiadro coś zrobi tej wieżyczce. Okej. Czyli wiadrem też się da. Bardzo fajnie. Okej, zostawiamy to miejsce pierwsze, gdzie coś się rzeczywiście... ciekawego wreszcie wydarzyło. Mogę wziąć to? Biorę to ze sobą. Jako zakładnika, słuchajcie. Jep. Dobra, nie bądź taka agresywna. Ja tu postaram się tylko na ciebie zrzucić kostkę. Dobra, jedna. A do tej, czy ja mogę po prostu do niej podbiec i ją przewrócić po prostu? Albo ją podnieść? Odłóż mnie! Słuchajcie, idziemy z nią. Mamy zakładnika. Nie odważą się teraz. Wow, dobra, odważyli się. Ona coś mówi dalej do nas. Dobra. Trudno. Wow, żebyśmy teraz jeszcze nie obrywali. Dobra. Ała, 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 ała. Gdzie mam portal? Spokojnie. Spróbujemy zrzucić tą inną wieżyczkę. Tą fajnie akurat udało nam się ją rzucić. Spróbujemy ustrzelić tą za pomocą tej. Dobra, udało się. Super. A teraz za pomocą tamtych? O, może się nie udać. Musimy jednak wziąć jeszcze kostkę. Ogień przyjacielski, no właśnie.
Może to chyba był quest właśnie. Znaczy quest, osiągnięcie. Czyli w sumie dobrze zrobiłem, zabijając jedną wieżyczką, drugą. Nie sądziłem, że za to może być osiągnięcie, Jezus Maria, następna. To było chamskie, to naprawdę było chamskie. No i tyle, koleżanko. Dobra. No już 22 zniszczyłem, wow. No dobra, teraz osiągnięcia wskakują jak popierdolone. Bardzo mnie to cieszy. Zaraz, co ja zrobiłem? Nie tędy droga. W ten sposób. Dobra, fajnie. Fuck. Okej. Spróbujmy. O nie. Dobra. Dobra, udało się, no dobra. Nie narzekamy, udało się. Czuję, że zaczyna mnie powoli ponownie boleć głowa. Będę musiał teraz też ostatni odcinek, jaki nagrywam, pod rząd. Wprawdzie to dopiero drugi, ale już widzę, że muszę skończyć. Jeszcze coś nas gada. No dobra, fajnie. Nazywają nas androidem. Nie wiem, może w jakiś sposób znaleźliśmy się tutaj w świecie, gdzie nie wiem, to jest moja taka, taki wild guess, że tak powiem. Zgaduję, że może w jakiś sposób znaleźliśmy się w świecie, gdzie roboty przejęły, powiedzmy, kontrolę nad światem. O! Okej, fajnie, słodko. Serduszko ma nawet. Super. Nie wiem, jak zniszczyć tą kamerę. Nie da się rzucić jakoś? Jakoś trochę się da. Ale widzę, że to nic za bardzo. Wow! Czyli może nas też uszkodzić ta kostka. No dobra, nieważne. To bierzemy ją ze sobą i idziemy dalej, nie? Widzę, że tych kamer jakoś nie mamy za bardzo możliwości niszczenia, a to szkoda. No ale okej, mamy kostkę, mam naszego pierwszego tutaj przyjaciela, to mnie cieszy. Tylko teraz jak ja mam... Wskoczę tu? A może po prostu wykorzystam ją jako schodki, nie? O, proszę bardzo, jak pięknie. Rzeczywiście towarzyszy nam i sprawdza się całkiem nieźle. Dobra, idziemy. Wow! To teraz właśnie można nas ochronić przed tym, z tego co widzę. No dobrze. Musimy teraz wykminić, co tutaj trzeba zrobić. Mamy aż dwa te działka śmieszne. I pytanie, gdzie trzeba będzie doprowadzić. Na wszelki wypadek właśnie zostawmy sobie tutaj to. Ała, co się stało? Umarłem. Coś mnie zabiło. Aha, pewnie była odbita kulka zasrana. Czy jednak prawdą jest, że może nas na strzała po prostu ściągnąć ta kulka? Teraz się tu odbija jak popierdzielona, ale dobra. Chyba się jej pozbyliśmy. Nie narzekajmy. Zniszczmy kolejną kamerę. W porządku. No jeszcze tą. No i okej, zaraz. Co tu mamy zrobić? Tutaj widzę te kropeczki, oznaczają, na jaki poziom to się podwyższa, jeśli mam rację. Pewien nie jestem. Widzę, że musimy... Okej, to jest nasza okazja. Nie, zaraz, nie. Może nie w ten sposób.
Trzeba będzie tutaj na pewno zdobyć, dostarczyć tamte kulki stamtąd. No i cóż, w tym miejscu myślę, że zakończymy kolejny odcinek. Mamy naszą kostkę naszego przyjaciela nowego. Już ją polubiłem szczerze. Bardzo mnie to cieszy, że mamy jakiegoś towarzysza w tej grze. I może chociaż troszkę bezpieczniej się będziemy czuć. Także coś tam osiągnęliśmy w tym odcinku. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy, że jednak coś tu jest nie tak. Coś tu nie gra w tym miejscu, w tym Aperture Laboratories. No i zobaczymy, jak to się dalej rozwinie w następnym odcinku. Także do zobaczenia. Cześć.